Chyba każdy z nas za życia poznał takiego osobnika, który swoim urokiem osobistym potrafił wdać się w każde towarzystwo. Jak trzeba zostanie metalem, jak trzeba zostanie prawie lnusem, a jak trzeba dołączy do Teamu X i odfrunie w zaświaty z Instagramem pełnym followersów. Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku z serii Hity Polskiego Internetu. Dzisiaj pogawędzimy sobie o kolejnej z tych gwiazdeczek, o której nie chce mi się gawędzić. Wszystkie do siebie podobne, jakby była jakaś stajnia influencerów sterowana przez Billa Gatesa. Panie i panowie, przed wami Kacper Błoński. Zapraszam. O Błońskim zrobiło się głośno za sprawką utworu Elu Wina, który dzięki uprzejmości stewarda stał się wiralem na całą Polskę. Utwór opowiada o niespełnionej miłości i wewnętrznej sile niezbędnej do realizacji marzeń. Teledysku pojawia się nawet sam Adrian Polak, który jak zwykle to ma w zwyczaju liżerowa, oczekując na oklaski. Wszystko odbywało się w domu Teamu X, którego swego czasu Kacper był nawet częścią. Internauci szybko załapali nowe słówko, jakim jest Elu Wina, momentalnie zyskując miejsce w podium najpopularniejszych raków internetu, ale ja osobiście wolę zwykłe yo Elu siema. Elu Wina strasznie zalatuje mi gimbazą, tak wiem, nie ma już gimnazjów, nie zesrajcie się tam. Po prostu jakby ktoś do mnie na przywitanie tak powiedział, z miejsca usunąłbym go z listy przyjaźni na gadu gadu. Kojarzy mi się to z takimi dwoma gówniarzami, którzy między Przyrką a Matmą rozmawiają o ulubionych youtuberach, żeby ta młodzież miała za grosz gustu, no ale nie ma. Po wszystkim przybijają pionę mówiąc Elu Wina i wracają na wyznaczone miejsca w klasie. Kacper Błoński to taki Harry Potter z charakterem Draco Malfoya. Z zewnątrz miły chłopczyk w brylach, w środku zaś przebiegły i okropny, zresztą jak całe uniwersum Malfoyów. Swoją przygodę z YouTube'em zaczął nieco wcześniej, nagrywając filmy z Blowkiem. Nie wiem jak ani w jakich okolicznościach, myślę, że w odpowiednim momencie poechtał jego ego, tym samym zyskując promocję, o jakiej większość może pomarzyć. Plus minus wyglądało to tak. O Blowek, mój ty ulubiony youtuberze. Oj weź, są o wiele lepsi. Nie. Ty jesteś najlepszy. Podoba mi się twój uśmiech i twoje challenge z siostrą. Wracając do Teamu X. No przemiły pan banglał sobie z ekipą, zyskując coraz to większą rozpoznawalność. W końcu odbił od projektu, bo jak sam twierdzi, zrobiło mu się smutno. Do całej sytuacji odniósł się Dubiel na swoim Instagramie, ale jak w grę wchodzą tłumaczenia ze strony jednego i drugiego, to pora odpalić zdrowy rozsądek i powiedzieć jak naprawdę było. Przynajmniej w moim odczuciu. Szanowni Państwo, długie dzieciaczki, pewnie o tym wiecie, ale przedsięwzięcia tego typu są tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać pieniądze. Trzeba opłacić pana stojącego za kamerą, siedzibę za 200 tysięcy patoli, niekiedy kupić kobitce prezent, żeby nie biadoliła za uszami. To nie tak, że pan z pędzlem na głowie odstawia to wszystko za friko. Wbrew pozorom jest to ciężka praca, jeżeli pod pojęciem ciężka praca widzisz tylko odbicie się kartą i odbębnienie 8 godzin w Januszeksie, to współczuję światopoglądu. Ogólnie pierdu, Bloński coś tam pisał w ramach wyjaśnień, ale jak na moje, zobaczył, że może działać już solo i odstawił ekipę na bok. Po co ma wysłuchiwać zrzędzenia stewarda, zawinął followersy i ruszył w stronę słońca. Pozwólcie, że zacytuję jeden z jego wpisów. Niestety, pamiętam też moment, gdy zaczęło się to wszystko psuć. Pamiętam, jak zauważyłem, że jednak czymś się różnimy. Pamiętam, jak ci czegoś odmówiłem, bo było to po prostu sprzeczne ze mną. Pamiętam, jak w ciągu chwili postanowiłeś zapomnieć o tym wszystkim i powiedzieć mi, kim ty kurwa jesteś, żeby tak do mnie mówić. Najdziwniejsze jest to, że ty ten cel zaszczepiłeś mi w głowie, że wspólnie będziemy się spełniać, rozwijać i bawić. Nie mówię, że ci na tym nie zależało, ale ponad tym było coś ważniejszego. Pieniądze. Takie, no czyli tak jak mówiłem, Stew pogonił Błońskiego do mycia garów i sprzątania skarpetek, ten się oburzył i spierdolił tam, gdzie pieprz rośnie. Odwalił? No odwalił, bo co by nie mówić, był oczkiem w głowie tego projektu i nagle olał temat. Kacper ma na swoim koncie parę wiralowych przebojów, takich jak Crusher. Największy polski Crusher. A nawet Crusher z gościnnym udziałem Crushera. Największy polski Crusher. Powstała nawet parodia do tego utworu, zrobiona w kolabo z Bogasem. Ja mam największą masę. Największy polski crusher. Tak chłopaczyna postanowił działać solo. Odwiedzał domy dziecka, domy starców, a także oddawał się rysowaniu obrazów na świeżym powietrzu. A tak na poważnie chyba nic nie robił z tych wymienionych rzeczy. Odłożył trochę sianka i klepał się po pupie z atencjuszem Polakiem. W sumie to nieźle się dobrali. Kasztan Dubiel, Kasztan Polaczek i w końcu król kasztanów nad kasztanami Kacper Błoński. Błoński stoczył 5 walk na gali Fame MMA. Pierwszą oczywiście z byłym kolegą z Teamu X, Kasztanem Dubielem. Ponoć poszło o to, kto jest większym kasztanem czy coś. Okazało się, że Błoński, choć w odcinku o Dubielu mówiłem, że to Dubiel, więc niech zdecyduje rzut monetą.
Moneta zatrzymała się w połowie, więc wychodzi na to, że niezależnie od wyniku i Dubiel i Błoński są takimi samymi kasztanami. Dubiel przegrał, Błoński wygrał i to zestawienie było tak samo ciekawe jak ekipa Teletubbiesów wychodząca o poranku z nory. Później spuściło moc Sylwestrowi w Ardenze. Jak się okazało, taki z niego fighter jak kanał Komentarii. 120 cm wzrostu nie pomogło w niczym i wrócił do lasu z konkretnie obitą buźką. Tutaj ponoć poszło o to, że Wardenga wyzywał go od kasztanów. Błoński uznał, że sam jest kasztanem, ale jak na moje, każdy z osobna ze świata frików jest kasztanem, jakich wiele. Weźmy sobie takiego Guzika, od którego to wszystko się zaczęło, albo Najmana. Oni już nawet przypominają kasztany z drzewa. W następnym starciu ponownie wygrał, co było dość sporym zaskoczeniem. Tym razem z Mateuszkiem z kanału Fit Lovers. Przyznam, Mati dość konkretnie się poruszał i byłem pewien, że wyśle Brylastego do Azkabanu, a tu taka niespodzianka. Później znowu miał okazję zmierzyć się z Dubielem, umiano największego kasztana w sieci. Włodarstwo uznało, że wynik nie gra żadnej roli i ponownie jeden i drugi został największym kasztanem w sieci. Tym razem przegrał i wrócił do domu jako przegrany kasztan z drzewa Wigen. Co na plus, trzeba powiedzieć, dość fajnej metamorfozy dokonał Błoński. Jak tak porównamy sobie jego zdjęcia sprzed 3 lat, a teraźniejsze, to widzimy wyraźnie nieco dojrzalszego już kasztana i nieco bardziej przypakowanego. Ale w tym wypadku środki anaboliczne zrobiły robotę, bo nie chce mi się wierzyć, że to jakiś ekstrakt z kasztana, którym sam zresztą jest. Kacper jakiś czas temu był w związku z Julią Kosterą, czyli taką babką z krainy kasztanów. I w sumie to nie wiem, kto jest teraz większym kasztanem. Julka będąca z kasztanem Błońskim, czy Błoński będący kasztanem na równi z Dubielem. Piszcie w komentarzach swoje opinie w tej jakże ważnej kwestii. Jakiś czas temu wrzucił w Ether Forum pod nazwą Kasztan, znaczy Szaman. To leciało jakoś tak. Pal do rana, nie mam więcej w planach. Pije za nas, pije cała sala, skręć i zapal, cała Polska jara. Tańcz jak kasztan, teraz tańcz jak kasztan. Tańcz jak szaman, teraz tańcz jak szaman. Czy tam szaman? Mniejsza. Na teledysku możemy być świadkami, jak cała ekipa kasztanów manglała sobie gdzieś nad zalewem w Radomiu. Jest tu nawet wspomniany Guzik, któremu obiecano 3 pizze za udział w projekcie. Ostatnio wziął nawet udział w projekcie Ghost, gdzie laseczki mają za zadanie przekonać do siebie pana kasztaniastego. Takie typowe show rodem ze stacji MTV. W sumie gdyby nie ten kasztan Błoński, to fajnie by się to oglądało. Wiesz, Kacper, zawsze może przejdziesz ty na moją stronę i zaczniemy działać we dwoje w tej branży, no kto wie? Może tak, ale myślę, żebym wybrał inną dziewczynę. Jasne, rozumiem, oczywiście. Niestety odpada. Jasne, miło było ciebie poznać. Dzięki Hejka, bardzo, cześć, pa. Rzucił ją? No to tylko pojechało. Czemu ty odrzuciłeś ją? Naprawdę, nie wiem, jak można się bić o względy jakiegoś kasztana. Równie dobrze można poczekać do jesieni i samemu sobie pozbierać. A teraz pora na suchara. Nauczyciel biologii pyta Jasia. Po czym poznasz drzewo kasztanowca? Po kasztanach. A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? To poczekam, aż odejdzie z Teamu X. Obczaj poprzedni odcinek o kasztanie Dubielu, bo również jest zajebisty. Elo.